Dobry wieczór, witamy Państwa w kolejnym programie przy Whisky, rozmowa o sporcie. Mariusz Krawczyk i Kamil Lubiński. Dzisiaj będzie taki trochę freestyle'owy odcinek. Przygotowani jesteśmy jak zwykle bardzo dobrze, ale dzisiaj bez karteczek. Chcieliśmy tak trochę zaskoczyć. Ligi pokończyły, no tak naprawdę tylko dwie ligi dzisiaj nam zostały do omówienia, poza tym z innej dyscypliny ewentualnie coś, więc te karteczki tak dzisiaj niepotrzebne, tyle tabel, nie ma statystyk. Tak. Polską ligę mamy w głowie praktycznie, hiszpańską też wiemy, kto spadł, kto awansował. Znaczy, a co? No, chyba dobrze jesteśmy ubrani, solidnie, wszystko działa. Jak zwykle. Zaczniemy może od kolarstwa, bo nie było nas w zeszłym tygodniu, problemy techniczne nadal mamy, ale walczymy no, z nimi. No niestety jesteśmy programem niskobudżetowym, a jak się coś popsuje, no to tak no, szybko nie naprawimy. No. No poza tym nie mamy funduszy, żeby to naprawić jeszcze, dopiero zbieramy, także jeżeli ktoś chciałby nas wspomóc, bo tutaj się na dole, nie, żartuję. Dzisiaj zaczniemy od kolarstwa może. Tam trzeba powiedzieć Giro d'Italia, tak, Przemek Niemiec, Rafał Majka bardzo fajnie pojechali. No faktycznie, super. Najlepszy, nie? Chyba najlepszy wynik, znaczy nie, kto tam, Jaskuła? Jaskuła był trzeci w 92 na Tour de France. Tour de France, ale jeżeli chodzi o całość, całokształt, że tak powiem, Touru, no Polska to jednak teraz wyrasta na taką, no, małą potęgę. Takie zobaczymy, jak to dalej pójdzie, na razie jest dobrze. Ja ci powodzenia powiem, chłopakom. A nie wiem czy, bo słyszałem ostatnio taką anegdotę, no nie wiem czy to można anegdotą, to już taka w sumie legenda mógłbym powiedzieć, bo Rafał Majka jak szedł do tego swojego aktualnego klubu, w którym jeździ, tam Contador. Teraz się przygotowuje Contador do Tour de France, dlatego w Giro d'Italia nie startował. Ale sobie jeździła ekipa Rafała Majki po Gran Canaria czy po Majorce, już teraz nie wiem, ale w Hiszpanii i jeszcze wtedy Rafał Majka był stażystą w tej ekipie, no i rzucili ich na jakiś podjazd, no i jadą po tym podjeździe, Contador tam już sobie zaczyna przyspieszać, no i odpadają kolejni zawodnicy, on tam się ogląda, Majka jedzie. No dobra, no to jeszcze sobie szybciej przyspieszy. Kolejni odpadają, on się ogląda, Majka jedzie. Kurczę, co jest grane. No i sobie już przyspieszył i tylko Majka cię ostał i dopiero po tym przejechaniu kilkunastu kilometrów powiedział, że Majkę bierzemy do zespołu. No widzisz, on dobry zawodnik, jak widać, to opłacało. No pewnie. A Przemek Niemiec? Coś o Przemku Niemcu? Ja to się pan na nich nie znam specjalnie. No, tyle wiem, że dobre wyniki osiągnęli, no nie wiem, kto jest specjalistą od czego. Rafał Majka Góral. Nieźle jeżdżą, sporo się w takich dużych turach potrafią odnaleźć, to trzeba. Przemek Niemiec, że tak powiem, aktywny jest w wyścigu, na samym początku. Ucieka coś pewnie. Mm-hmm. No dobrze, no to może z kolarstwa tyle. Teraz Roland Garros, tenis. No dzieje się na Roland Dzieje się. No niestety Agnieszka poległa z Sarą Errani w dwóch setach. No, no ale Errani tak, w zeszłym roku finalistką była. Tak, no ale piąta miała bilans 1-6 z Agnieszką, więc była nadzieja, że Agnieszka wygra. Ale jednak Roland Garros nawet faworytką, trzeba powiedzieć. No ale no niestety, no nie udało się tym razem. Zresztą no, Agnieszka w wielkich szlemach tak zazwyczaj trochę słabiej, niż no nie potrafi tej pełni możliwości pokazać, nie licząc Wimbledonu ubiegłorocznego. No tak. No ale poza tym, no panów bez niespodzianek większych. No odpadł Federer, no ale to już nie jest ten sam Federer, wiadomo. Chociaż bardzo dużą sympatią go darzę. Zwłaszcza, że Songa gra turniej życia na razie. Naprawdę idzie jak burza, ogrywa wszystkich po 3-0 praktycznie. Ale Songa to jest, wyglądowo mówię, taki Muhammad Ali tenisa. No faktycznie podobny trochę. Taki duży, silny murzyn, dobry serw, dobre uderzenia. No i może zajść daleko, może być mu śmiało w finale, bo tak się drabinka ułożyła, że nadal zagra Dziokowiczem, a Tsonga ma Ferrera w półfinale. No Dawid Ferrer też. No symbol solidności na kortach ziemnych. Tak. Zdecydowanie. Bardziej solidny się nie da być niż Ferrer. No. Solidny jak Kościra. Siedne drzwi, tak, zdecydowanie. Kto to Kostyra powiedział? Tak. Pozdrawiamy pana Kostyrę. No i jeszcze Janowicz przegrał z Wawrinką.
No przegrał, no słabszy, mówiąc, co dużo mówię. Ale bardzo fajny mecz zagrał. Oj nie, to chyba inne mecze nie? oglądaliśmy. Nie, w ogóle procent pierwszego podania jak na Janowicza bardzo nędzny. W drugim secie się dał szybko przełamać, ale nie wiem, Wawrinka trochę się rozkojarzył. Chyba myślał już w tym momencie, że już ten mecz mu się wygra. Ja tylko kawałeczek tego meczu widziałem. I także. Później udało się Janowiczowi w tiebreaku drugiego seta wygrać trzeci, czwarty. No już nie, no lepszy był Schweizer, no nie ma co tutaj dużo kombinować. No. Tak, no bo należy zaznaczyć, że Wawrinka to Szwajcar. Tak, bo nie wiem, Szwajcarsko, Stanislas Wawrinka, Białorusin, no. Szwajcar. Czech-Słowak. Czech-Słowak. No, a propos Czechosłowacji. I ten, i nie wiem jak u kobiet Drabinka dokładnie w półfinale, ale u panów się zapowiadał. Szarapowa dzisiaj. Znaczy wiem, że. Z Azarenką. Będzie grała z Azarenką, czyli wydaje. Williams będzie grała z Erani. Mhm. No to Williams Szarapowa finał pewnie będzie. Myślę, bo Azarenka. Chociaż półfinału Azarenka Szarapową ja bym na wyciszenie. No tak, no jak to kiedyś przeczytałem opinię, że no gra Azarenka z Szarapową i wytłumacz rodzicom w drugim pokoju, że nie oglądasz pornosa. No trochę ciężko faktycznie, bo no niestety, obie panie tak dosyć tak głośno dają wyraz. Stękają i jęczą. Tak, zdecydowanie. Gdyby tą energię tak wykorzystywały jeszcze na uderzenia, to może by jeszcze lepiej grało. Bo tak pomyśl, przy każdym odbiciu tak wydawać takie dźwięki, to jednak trochę kosztuje siły wbrew pozorom. No ale to taki wewnętrzny, no, może tak. Bardziej z przepony idzie. Myślisz? Mówili no, kiedyś, może. Że jakby Paula Radcliffe tak głową nie machała, to by też w maratonach lepsze. A faktycznie, bo ona też tak taki piesek na polskich drogach, no. Tak kiwającą głową. Tak. Faktycznie, faktycznie. A co do biegów, to na razie chyba jeszcze żadne biegi się nie zaczęły. No nie, raczej nie. Ja wiem tylko, że no to już jakiś czas temu był Orlen Warsaw Marathon. No ale to tam bieg... Pozdrawiam Mieszka i Dzika z tego miejsca, bo Dziku przebiegł maraton. Znaczy, przepraszam, Damian Sztabnik. Znaczy Dziku, no, każdy biega co koni. I Damian Mieszkowski. Mieszko naprawdę przebiegł w bardzo dobrym czasie, 10 km, 42 minuty. No bo to dobry zawodnik jest. Nawet bym powiedział kot. 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 Także pozdrawiam ich i gratuluję. No i co, i z innych dyscyplin chyba tyle, nie na razie. Chociaż ja bym jeszcze może koszykówkę. No bo finał NBA się szybko. Finał NBA będzie Miami, San Antonio. San Antonio, czyli bez niespodzianki. San Antonio szybko wygrało z Memphis Grizzlies. Bez większych problemów, w trzecim meczu jedynie miał tak. Problemy. Naprawdę pozostałe na. Chyba jeszcze w drugim była dogrywka, ale. A faktycznie, chyba coś tam było. Mhm. Mhm. No ale generalnie. A Miami z Indianą Pacers. Naprawdę Indiana fenomenalnie grała. Super pokazał się Roy Hibbert. Nie wiem, oglądałeś może jaki. No, ja oglądałem trzy mecze i naprawdę przyznam. Jeden że... lepiej San Antonio oglądałem, bo ustawiłem akurat. A widzisz, a to chyba o 21:30 granica. Nie, powtórkę z rana. No możliwe. Często leci na kanał. No właśnie. No i ale pochwalę jeszcze Indianę naprawdę za całokształt. W tym sezonie naprawdę się bardzo solidnie. No nikt się nie spodziewał, że tak dalej. Bardzo solidnie się prezentowali. Ponad stan zrobili za nim generalnie. No w sumie to chyba nikt się nie spodziewał po Indianie. No mówię. Że tak ponad stan zdecydowanie. Coś jeszcze chciałbyś zahaczyć? No chyba nie, a ty tam byś mógł wspomnieć chyba bardziej, bo wręcznie chyba Vivę tam a wręcznie, medal tak. Przywiozło, tak? Niespodziewany zresztą bardzo. Znaczy nie, no tak, no Vivę jechało na Final Four do Kolonii i trochę odgrażając się, że jeszcze nie są na straconej pozycji, oglądałem całe Final Four, pojedynek z Barceloną Vivę. Do 45 minuty no, Barcelona cały czas miała przewagę. To trzeba sobie przyznać szczerze i uczciwie, że Barcelona miała cały czas przewagę. Ale Vivę dotrzymywało kroku. Po 45 minucie bodajże tam była kara dwuminutowa Denisa Bunticia. Trochę z Ruchenka mi się wydaje, trochę tam, jak to by powiedział Radek Majdan, przeaktorzył. Ale no, sędzia wyrzucił Bunticia i od tamtego momentu zaczęła Barcelona odskakiwać, ale to też z tego względu, że trener Venta zdecydował się na zdjęcie bramkarza i wejście kolejnego zawodnika w pole. No to ciekawy manewr. No ciekawy, ale również ryzykowny. No i jak tylko poszło przejęcie przez graczy Barcelony szybko. No, Garcia rzucił, Tomasz rzucił, chyba trzy bramki na szybko stracili.
Już potem nawet Zorman się nie wracał do obrony, jak było przejęcie. Szmal łapał kontrę, ale to i tak potem Barcelona przejmowała piłkę, szybko zaczynała i bramka. Byli lepsi. Byli lepsi, tak jest. Drugi półfinał, Hamburg-Kilonia. A kto wygrał w ogóle? Hamburg. Hamburg. Całą Final Four wygrał Hamburg. Tutaj z Kilonią, kurczę, no to początkowe minuty to była miazga. Tempo masakryczne spotkania. Latali od jednego pola do drugiego. Naprawdę z prędkością, no światła to może nie. Światło trochę szybciej biega. I Hamburga, ale naprawdę trzeba im przyznać, że serca zostawili naprawdę dużo. Domagoj Dówniak, super zawody. W ogóle cały Final Four chyba najlepszy zawodnik. Dużo bramek. Tak jest. Pascal Hens. To, co zrobił z Kilonią. Taki blondyny. Znaczy on na Irokeza tak zawsze się robi. Tak, jakiś w oddziałach SS by tam biegał w pierwszej linii, generalnie widać. No, naprawdę też. Dówniak chyba 10 czy 11 bramek z Kilonią rzucił. Hens 8 albo 9. Lijek chyba 9 czy 10 asyst. Ale ten taki suchy Lijek, czy ten lepiej przybity? Marcin, starszy. Ten lepiej przybity. Ten lepiej przybity. Bo ten suchy gra w Vive. To też swój medal przyniósł. Liować po medalu. Tak. Dokładnie. No i potem mecz o trzecie miejsce Vive Kim. Tak, ale muszę ci przyznać, że od 45 minuty zaczęła się nerwówka. Bo tak to Vive naprawdę wysoko prowadziło praktycznie do 45 minuty. Potem nagle Kilonia rzuciła kilka bramek. Beznadziejny mecz Filipa Ichy z Kilonii. Nie wiem, 6 rzutów oddał z drugiej linii i chyba 4 ponad bramką. Jeden, zresztą ostatni rzut, który mógł doprowadzić do remisu również w poprzeczkę, także... To i naprawdę... Stevie Wonder by jedno trafił, pewnie jakby 6 razy rzucał z tej drugiej linii, a temu... No z takim machnięciem mógłby... Nie chciało wpaść. No, no dokładnie. No i finał Barcelona-Hamburg po dogrywce. No, czy zamiśli dobrze zarobić. Tak, może. Ale szczerze powiem, że Barcelona miała problemy duże z Hamburgiem. Początkowo prowadziła, niski wynik się utrzymywał. Do przerwy bodajże 11-9 było. W drugiej połowie Barcelona trochę siadła, Hamburg trochę przyspieszył. Hamburg nawet mógł wyjść w końcówce na 25-20. Ale przestrzelił, naprawdę Arpad Szczerbik zrobił świetną robotę w końcówce w bramce Katalończyków. Świetnie zagrał, zmienił Szaricia i naprawdę fajnie zagrał. Wyjął jedną kontrę, potem wyjął karniaczka, potem jeszcze akcję jedną obronił. Zrobiło się 25-24 Hamburga. Rzucił Rutenka potem bodajże i skończyło się po 25. No ogólnie dogrywka się skończyła 30-29 bodajże. No tak. No to no Hamburg wygrał. Wygrał jedną. I gratulacje. To może skończyło się w tej... Dla Hamburga. W tej innej dyscypliny, bo się nakręciłeś od tej ręcznej, jak Kasia Węgrzyn o palce, jakby jakiś, wiesz, był tam referat do wygłoszenia. Ja o ręcznej to mógłbym sobie porozmawiać. Dzisiaj tylko dodam, że Polska z Norwegią na Scandinavian Cup przegrała jedną bramką. No, tak. A dokładnego wyniku nie przytoczę, 25-24 albo 24-23. Także no z pozostałych dyscyplin to by było może na tyle. Jeszcze na koniec programu może coś dorzucimy. Może, zobaczymy, bo ale nie późniejszy program, teraz już przejdziemy do tych, które zostały, których jeszcze nie omawialiśmy. Dokładnie, będzie piłka nożna. Dobrze, teraz piłka nożna będzie. No tak, Polska i Hiszpania. Polska i Hiszpańska. Bo tam jeszcze, jak omawialiśmy, to chyba 3 ligi były, ale... No nie wiem, no już chyba mi się zdaje, potem że te dwie powinniśmy omówić, tak, że to nam zostało. No bo tam jeszcze francuską dopowiadaliśmy. Że tak no ale we francuskiej przed ostatnią kolejką już było praktycznie wszystko rozstrzygnięte. Nica tak z Lyonem chyba tam się biła o puchary tylko. Znaczy tak, Lyon wszedł do Ligi Mistrzów, do eliminacji Nicea weszła, ale zostało pokrzywdzone bez niczego. Same tym u siebie zremisowali, grają zresztą w przewadze, więc... Dokładnie, no trochę zmarnowali swoją szansę. Dobrze, Liga Polska. No tak, na koniec. Co masz na temat Ligi Polskiej ciekawego do powiedzenia? Bo ja mam tyle, że
Bartosiak, bramkę. Sztywnym Bartosiak. Że... Agentem powinieneś jego zostać. Nie, a tak już wracając na serio. Z ligi spada Polonia Warszawa, która nie dostała licencji. Chociaż zajęła szóste miejsce. No nie wiem, czy bardzo dobrze, bo tak szczerze mówiąc, już była taka sytuacja z OKS-em. I wtedy miałem identyczne zdanie. Jeżeli zespół się sportowo utrzymuje, to... No tak, ale tam piłkarze składają o rozwiązanie kontraktów do sądu, tak. Tam nie ma komu grać, tam każdy ucieka, tam nie ma pieniędzy. Król ogłosił bankructwo, a jego spółka na giełdzie, która jeszcze pół roku temu chodziła po 18 zł, dzisiaj chodzi po 50 groszy. No, tam kupować jest, tam jest nędza. Tam jest nędza po prostu, no, tam nie ma perspektyw. Poza tym Polonia też nieuczciwie awansowała w 2008. Bo odkupiła licencję też od Groklinu wtedy, a zajęła w drugiej lidze siódme miejsce, więc teraz się to obróciło przeciwko nim. No niestety, no, na frajerstwie się daleko nie pojedzie. Przykładem tego na przykład jest Pogoń Szczecin, że trzeba dobrze odbudować się od niższej ligi, zacząć nawet od tej czwartej, ale można coś osiągnąć później wyżej jakoś uczciwie, bez przekrętów. A takie krętactwa, kupowanie, no to zawsze się w końcu obróci przeciwko drużynie. Ja słyszałem, powiem ci, że jest pomysł w Polonii, nie wiem kto to rzucił taki pomysł, że zaczną od trzeciej ligi, a składają oferty gry, nie wiem czy charytatywnej, czy no, prawdopodobnie za darmo. Chyba, że kibice będą się trochę dorzucać i za bilety nie będą płacić. Ma zagrać tak, Piotr Dziewicki, lat 43, Radek Majdan, nie wiem ile on ma lat, Oli Sadebe, lat brzuszek taki ma dobrze tam wystawiony. No nie wiem. Widziałem na testach w Lechii już z rok temu, jak tam przyjechał, to już się tak prezentował jak i pan Kuleczka, to teraz to jeszcze pewnie nabrał przez ten czas. No ale zobacz, w trzeciej lidze jakie gwiazdy wygrały, co? No. W trzeciej czy w czwartej to dajmy, bo to jest czwarty poziom tak. Rozgrywkowy. No, ja mówię tą nową nomenklaturą, no, ale może prawie... Może derby z drukarzem sobie zagrają, bo drukarz do piątej wszedł, czyli do czwartej, tam ma wejść, no nie wiem jak to dokładnie, ale... Szczerze, to ja to już się gubię, ale... Więc no, nasz Bikanasielsk, jakiś wyjazd, może im się trafi na jedność, Żabieniec, no. Wreszcie kibicowsko na swoim poziomie. Taka jest radość? Tak jest, wreszcie kibicowsko trafią przeciwników na swoim poziomie. Ostatnio trochę się mobilizowali ci kibice, no, tak, trochę ich krzywdzi. Jak za złotówkę bilet jest albo za darmo, tam się paru zwlecze. Ale nie wiem czy wiesz, że przybył Polonii nowy kibic, który nawet z Piotrem Stokowcem, trenerem, wywiad przeprowadził. Syn Krzysztofa Ibisza. Zresztą Łajza, no zobacz. Szczerze mówiąc, nie wiem czy Łajza, nie znam człowieka, nie będę się wypowiadał, no ale zrobił wywiad z trenerem Stokowcem. No, w sumie fajnie przeprowadził ten wywiad. No dobrze, no, fajnie. Stokowiec może gdzieś się zaczepi w jakiejś lepszej drużynie. Ale szczerze to Piotrowi Stokowcowi... No nie, są roboty robił, no, Spartaczy ukręcił całkiem przyzwoity zespół ligowy. No. Nie wiedziałem, że można z Pazia, Wełny, Hołoty... Todorowskiego, tam jakiś taki... No, znaczy... Typowych rzemieślników, których nikt nie znał tak naprawdę, zrobić ekipę, która gdzieś tam skończy na tym szóstym miejscu ligę, tak? Dokładnie. A Wszołek to już chyba wcześniej odszedł z Polonii, czy... Wszołek przecież jest, już do dziś tam siedzi jeszcze. Znaczy, ale on tam zbierał się do złożenia... No zbierał się, ale powiedział, że jest niegotowy, żeby do Hanoweru wyjechać. Ale nie, mi chodzi o to, że on się chyba cztery kolejki przed końcem ligi... Nie wiem, piątek na pewno takie coś zrobił, ale grał do końca, jeszcze do ostatniej kolejki grał. I tak naprawdę to piątek nie będzie miał problemu, nie powinien mieć problemu przynajmniej ze znalezieniem nowego pracodawcy w Ekstraklasie. Też tak myślę. No i Bełchatów wpadł jeszcze, Bartosiak nie postrzela, chyba że ktoś go kupi, ale... Szczerze, to w ostatnich meczach naprawdę wielką furorę zrobili bliźniacy Mak. Mateusz. O tych to bym się nie martwił, myślę, że też no, się naprawdę, ale kurczę, to jak oni grali. A, jeszcze obrońca Seweryn Michalski. No jakąś brameczkę tam nawet strzelił. Nawet chyba dwie. Nawet chyba dwie bramki strzelił. Naprawdę, kurczę, ja to nie wiem. Dlaczego te zespoły takie jak Podbeskidzie czy GKS Bełchatów nie mogły od początku tak zagrać? No nie wiem, no widocznie zacięcy byli na początku. Źle przygotowawczy obóz, może letni przepracowali. Znaczy, może letni to raczej przebalowali. No właśnie, dopiero się w zimie wzięli za siebie.
No i pod Beskidzie się utrzymało, Demian w dużej mierze pomógł. I Demian tak jest, 14 bramek i wystarczył na Króla Strzelców. Został uznany piłkarzem Ekstraklasy w tym sezonie, najlepszym na gali Ekstraklasy po sezonie w poniedziałek. No. A on, tam Czesiu Michniewicz, trener Podbeskidzia, coś mówił, że może jednak Demian zostanie w Podbeskidziu. Wątpię, myślę, że ktoś się znajdzie na niego. No Podbeskidzie chyba nie ma takich pieniążków, właśnie, żeby zatrzymać Demiana, ale Demian też już 30 lat ma, 29. Może ktoś tam go jeszcze na dwa sezony kupi. Jeszcze z, że tak powiem, objawień ostatniego sezonu, Starzyński Filip z Ruchu. No to tam młodzież to zobaczymy, no tam wiadomo, można by wymieniać Starzyński, Pawłowski na przykład, tak. No. Mówisz o Pawłowskim z Widzewa? Znaczy tak, no z Jagiellonii piłkarzem chyba był. On, wiem, czy on Widzewa piłkarzem jest oficjalnie, czy on wciąż jest piłkarzem Jagiellonii chyba. No tak, no ale w tym co grał w Widzewie, no ogólnie sezon taki, no czy ja wiem. Znaczy... Sezon może nie bogaty w jakieś super... Nie było tak dużo emocji, bo tak naprawdę przed ostatnią kolejką to już się emocjonowaliśmy tylko tym, czy się Widzew z Podbeskidziem zmobilizuje, czy przegra, czy nie przegra. Ja od początku twierdziłem, że Podbeskidzie wywiezie te 3 punkty z Łodzi tak czy siak, no i wywiozło. No, Legia sobie mistrzostwo już 3 kolejki przed końcem zapewniła. No. W pucharach Lech też już było wiadomo, że drugi. W Pucharowiczów też praktycznie 2 kolejki przed końcem znaliśmy. No. No przez to, że tam Polonia miała te swoje problemy, to już jeden wcześniej Spadkowicz był... już też tak. Znany. No. No taki sezon... Znaczy Spadkowicz nie był znany do końca, bo gdyby, no gdyby Jagiellonia, Ebi Smolarek nie strzelił... A właśnie, popsuli emocje. To jeszcze by się 4 drużyny tam tak. Broniły, no ale wyszło jak wyszło. No. Dla mnie sezon udany, no wiadomo, no Legia 2 trofea wzięła, no to nie pamiętam takiego sezonu tam od dawna, więc jestem zadowolony jak najbardziej z niego. Ale taki przeciętny kibic, myślę, aż tak się nie mógł emocjonować, tak wielce tam wiesz. No zeszły był na pewno pod tym względem bardziej udany. Ciekawszy był do samego końca ostatnia kolejka. Ale też był słaby nic, bo tam 50 ileś punktów starczyło wtedy. No, a w tym momencie nawet wicemistrz w zeszłym sezonie. Ma więcej i to dużo więcej punktów niż mistrz poprzedni. To byłby... Moim zdaniem to tylko dobrze świadczy, że ten poziom trochę idzie w górę, a nie że drużyny z wysokich... Tak, tylko że znowu teraz trzeba by się zastanowić nad tym, czy Legia... utrzymają te kadry, które mają. Bo no Legia już nie utrzymał się, że Szyka sprzedali, zaraz mogą Koseckiego sprzedać. I to by było no, niekorzystne na pewno. A Jędza do Krasnodaru? Tak, gdzieś tam jakieś wioski w Rosji poszedł. No ale no, jak mu no, to zapłacili, no to poszedł. No co miał robić? Nie? No też już nie jest najmłodszym no, właśnie, zawodnikiem. No taki dobry moment. Ale szczerze, jeżeli Genoa go chciała, bo się mówiło o tym i w zeszłym lecie i teraz w zimie. No tak Kamil, ale z Legii do Genoi to jest sportowo, to jest moim zdaniem w dół jeszcze przejście. A do Krasnodaru? Do Krasnodaru jest jak dla mnie porównywalnie, bo w Krasnodarze, ogólnie w rosyjskiej lidze grają bardzo dobrzy piłkarze też, tacy z nazwiskami. No we włoskiej też. No tak, ale ta Genoa tam zawsze się przed spadkiem broni, a w tej rosyjskiej to może wyskoczyć nawet tak, zobacz Tereka Grozny też potrafili no takiego... Tak. A Genoa no to raczej nic z tego nie będzie, a finansowo to też nie jest żadna bajka Genoa, no przecież Włosi też tam nie płacą jakichś bajońskich kontraktów lecy na 16 pozycji w tabeli, to nie jest Milan czy Juventus. No. Więc a tam by się ani nie dorobił, ani nie rozwinął sportowo, a w Rosji nawet jak się nie rozwinie sportowo, to przynajmniej z tam kątem mu się będzie zgadzał. Więc... Może jakiego Mercedesa dostanie za bramkę. No, więc ja też bym wybrał ten Krasnodar zdecydowanie. No tak, a jeszcze kwestia Lecha, Tonew do Aston Villa za 2,5 miliona funtów. No nie mogli mu blokować też rozwoju no, w tym Lechu, co on tam by nam osiągnął. No... Gdzieś. Ale dopiero w tym sezonie, bo w zeszłym sezonie grał strasznie chimerycznie. No tak, ale jak widać się przyłożył teraz, złapał formę. Gra w reprezentacji Bułgarii w pierwszym składzie. Tak, i bramki strzela, dużo strzela. Więc no taki piłkarz się długo w polskiej lidze nie utrzyma, no niestety. No tak, tak, tak to jest. Taka, ta, taki taka urok, ta nasza liga. Taki urok naszej ligi jest, że tutaj przyjeżdżają zawodnicy, żeby się wypromować tak naprawdę. Właśnie. Albo już na emeryturę. Jak Liuboja. Chociaż Liuboja jeszcze chyba miał jakieś oferty. Nie no, tak, bo on nieźle grał w sumie w tej Legii, no nie można mu zarzucić, że się jakoś opieprzał czy coś. Ale bale i lokale no, też ja są dla ludzi. Jak po pucharze, no poszli świętować, no Jezu, no. Należało się chłopakom. No i Srbia.
teraz i Radowicz, i Liuboja. Radowicz nie wiadomo, co z nim będzie. Do końca, czy zostanie w Legii. Zobaczymy. Tak powiem ci, kurczę, że ta Legia tak mi trochę przypomina Wisłę Płock Wręczną, ale tylko ze względu na kadrowe, że tak powiem, kłopoty. Bo Wisła teraz też, kurczę, się rozsprzedaje. Legia, jak mogłaby zachować dobrych zawodników? Szczerze, gdyby w zeszłym sezonie Rybus nie odszedł, gdyby Komorowski został, to nie wierzę, żeby nie wzięli już w zeszłym roku mistrzostwa. No, pewnie by było łatwiej, to na pewno. Brakowało takich ludzi jak Rybus w takich ciężkich momentach, taka padlina na 0-0 właśnie odchodziła. Człowieka, który gdzieś różnicę zrobi jak Kosecki w tym sezonie. Dokładnie, a w tym sezonie właśnie pokazał się Kosecki i w przyszłym sezonie już go tak naprawdę może nie być. Może, no niby przedłużał kontrakt w zimie, ale no... Ale niekoniecznie musi wypełnić, bo teraz lepsze warunki to tak naprawdę to... Średni zespół w lidze hiszpańskiej, średni zespół w lidze angielskiej, da mu naprawdę dużo. No, zwłaszcza, że u niego podobno Valencia i Atletico wchodzi w grę, no to nie są takie średnie nawet zespoły, tylko no, z tej wyższej półki. Właśnie, właśnie, dokładnie. W Atletico to by poszedł tak trochę drogą ojca. No faktycznie, byleby wagowo drogą ojca nie szedł później. Chyba za mikry jest, wiesz? Bo jest chyba chudszy jeszcze niż pan Roman. To, tak, to dużo chudszy. To tak się wydaje, wiesz, tak ja może nabrać później. Może nabrać. I jeszcze chciałem przejść do napastników Legii, bo Saganowski najmłodszy nie jest. No, a trzy bramki sieknął ostatnio? Ze Śląskiem hat-tricka dosyć szybko zdobył. Kosecki go do karnego wypychał tam jeszcze. Idź, kopnij. A nie chciał, nie chciał, bronił się przed tym karnym. Tak podszedł na odwal się w środek bramki, ale zatrybił bramką. No i zostaje dwa Liszwili. Bo Liuboi też już nie będzie. Zostaje dwa Liszwili, no i co? Nie, no trzeba kogoś kupić bezapelacyjnie, to w ogóle nie podlega wątpliwościom. No jeżeli Legia nie wzmocni składu, to nie ma szans na Ligę Mistrzów. No, byle Bazylea, czy tam nie Borysów, to ich rozpykają. Borysów to zaraz, naprawdę dobra sytuacja ma. A propos Piasta Gliwice, które się musi wzmocnić. Nie, no ale przecież Piast tam nigdzie w tej Europie nie zajdzie, to będzie typowy... Zajdzie do Karagandy. No i może być już plecy w tej Karagandzie, bo tam Szachtyr Karaganda to nie jest taka zła drużyna, jak mi się wydawało, i naszych też może... Piast też nie jest zła drużyna. A Trela na zero z tyłu zagra może, jak tu gdzieś nie podkupią. Darek Trela naprawdę dobry sezon rozegrał, a dodajmy, że Piast jest Beniaminkiem. Nie, no tak, no Piast wiadomo, no zrobił coś... Najbardziej taka drużyna, która najbardziej ponad stan zagrała, jakby nie powiedzieć. Ale szczerze, czy nie uważasz, że te czwarte miejsce, bo czwarte miejsce zajęli? Tak. Trzeba powiedzieć, bo trzeci był Śląsk Wrocław. No jak to powiedział, czasem ktoś na trybunach dostali dziś piątkę i medale jeszcze. No, także widzisz. Piast Gliwice tak naprawdę to jest... Chyba drużyna, której się najbardziej należało, to czwarte miejsce. No wywalczyli, wybiegali, bez gwiazd, Podgórski tam taki lider. Podgórski no. Bardzo fajnie grał. Do przerwy zimowej jeszcze dobrze się rozumiał z Kędziorą. Potem już Wojtek Kędziora kontuzja, sprowadzili Marcina Robaka z Turcji i się sprawdził. No tak, tak. Cycman, Paweł Cycman. Też kilka dobrych meczy, chociaż dopiero w przedostatniej i w ostatniej kolejce bramki zdobył. Hurado też zagrał, powiedzmy, no, na takim swoim poziomie. No po prostu, oni tam mieli dobry sezon. Tak, mieli dobry sezon, ale... Pewnie trzeba go już nie powtórzą, ale ugrali coś. Trzeba im oddać, że jeszcze w stadion mają bardzo fajny kameralny. Tak, ładny kameralny. Do pucharów bez problemu licencję dostali. Jakby przeszli drugą rundę, to już by zrobili coś, co im na pewno by... I byśmy oklaskami ich na... Tak jest, ale już dalej nie wymagajmy też, no bo mieszmy siły na zamiary, no Piast Gliwice to nie jest jakiś najlepszy nasz reprezentant, po którym trzeba wymagać. Od Legii i od Lecha trzeba wymagać tak naprawdę, reszta no. Tak. A nie wiem czy wiesz, że do Lecha przymierzali zawodnika z... Dwóch zawodników w sumie, z Ligi Szkockiej. Tak, lewego obrońcę na pewno, z Dundee chyba. Nie pamiętam jak się nazywa. No ja też nie. Wypadł mi z głowy. I ostatnio
Z Holandii kogoś jeszcze chcieli sprowadzić. No zobaczymy, no zobaczymy jak. Ale to są ligi tak w moim mniemaniu trochę lepsze od Polski. No w moim mniemaniu szkocka w niczym nie jest lepsza od polskiej, bo tam tylko Celtic potrafi grać w piłkę, a poza tym to Śląsk jak grał z Dundee to... Mówię bardziej o holenderskiej już teraz. A no holenderska to tak, ale szkocka na co? Nie. Te słabsze drużyny w Szkocji są na poziomie tych naszych tak naprawdę ekip. Ale średnich. Ja to bym powiedział, że nawet Inverness to u nas by w drugiej lidze miało problemy. No nie no, może nie aż tak. No to z Termaliką by dostali, bo daleki dojazd, podróż niewygodna. Z flotą Świnoujście by się pomęczyli. A, jeszcze może o pierwszej lidze. No to w sobotę będzie ostatnia kolejka, na razie wiele wskazuje na to, że zawisza i Termalika. Są, ale są emocje do ostatniego meczu. Tak, bo i Krakowia i bramkarz Grudziądza te emocje zapewnił w dużej mierze, bo strzelił bramkę w doliczonym tak jest. Czasie w głową. Tak, w Niecieczy, z główki. Mhm. I tak naprawdę zawodnicy Niecieczy, no nie będę przytaczał ich słów, bo nie cenzuralne, nie parlamentarne i inne różne takie, ale... Nie byli zadowoleni, byli no, bardzo niepocieszeni tak naprawdę... i jak to siostra moja czasem mawia, o Jezusie ty mój. No w każdym razie na pewno są na dobrej drodze, tak czy siak, bo jak w Świnoujściu przywiozą remis, to grają w Ekstraklasie. Tak jest. Można się dogadać, ale siostrę rozbawi bardzo stwierdzenie. No ona sama tak się rozbawi, o Jezusie ty mój. Zamiast różnych innych niecenzuralnych, bo ją ganie za to, że bluźni. Nie wolno dziewczynom bluźnić. Znaczy, nie przystoi. Nie moralizujmy, może tylko przejść. Bo jeszcze z pierwszej ligi, drugiej, ale pierwszej nominalnie, ŁKS spadł, bo no tak, się posypał. ŁKS, Warta, Okocimski i Polonia by to. Okocimski, Brzesko nie utrzymał się długo w tej drugiej lidze, nie pocieszyli się. A z trzecich lig może moja Wisła awansuje. Dzisiaj z Wisłą Puławy wygrali, mają 66 punktów. Jeżeli się skończył mecz Pelikana Łowisz ze Świtem Nowy Dwór w Nowym Dworze 0-0, jak w 75 minucie było, to już praktycznie mają... Weź się nie wkręcaj, bo zaraz to jeszcze o meczu drukarza z Bobrym pójść zaczniesz opowiadać, tam, który decydował o czymś. Tutaj. No wiesz, ja mówię o swojej drużynie. A drukarz dzisiaj grał mecz o awans podobno u siebie tam z kimś. I jak? No nie wiem. Znaczy, no nie, jak możesz zaraz nie na Facebooku sprawdzę, bo tam no kolega nie. Tutaj z Legii właśnie jest też fanem drukarza, na drukarza biega. No widzisz. Więc. No pozdrawiamy fanów Wisły Polski Drukarza Warszawa. Tak więc, no dobrze, no o tej trzeciej lidze to już no, może tak, nie może. Będziemy, nie będziemy, ale chciałem tylko o Wiśle Płock w mojej drużynie wtrącić. O lidze hiszpańskiej teraz tak. No. Przeskok dosyć spory. Liga hiszpańska, tam już znaliśmy mistrza no, dawno temu. To Real popsuł zabawy gdzieś po ósmej kolejce, bo oni tam już ze 4 razy się potknęli. Ile tam? Minus 9 było po ósmej kolejce? Tak, tam już Barcelona na 8 punktów, to już tak gdzieś po piątej, po szóstej chyba odskoczyła. Real w tym czasie a to w Getafe umoczył, a to u siebie z Walencją remisik, a to później się... Z Malagą coś chyba było. No w topa 3-2, w Sevilli z Betisem w topa. No generalnie Real miał fatalny sezon. Ogólnie, no bo żadnego trochę, nawet Atletico ich w pucharze skarciło na koniec. I po dogrywce. Właśnie i zero trofeów. Mourinho odchodzi do Chelsea. Do Chelsea, tak. Szukać szczęścia znowu przy Stamford Bridge. No i Sociedad do Ligi Mistrzów przed Kumeli. I brawo. Tak jest, też jestem bardzo zadowolony, bo to chłopaki nisko budżetowi teoretycznie, tacy waleczni Baskowie. Tak jest. Bardzo się cieszę. Z ligi, do ostatniej kolejki się ważyły, kto spadnie z ligi. Tak, na Celcie można było dobrze umachać. Znaczy kurs nie był duży. Bo Celta Vigo miała przedostatnie miejsce. Ale mieli u siebie Espanyol, a Deportivo miał Sociedad, więc drużynę, która ma jakieś cele. Celta miała Espanyol, który nie miał swoich celów, więc dlatego Celta wygrała planowo. Saragossa przegrała z Atletico Madryt 1-3. Saragossa też miała ciężkiego przeciwnika, a Majorka nawet przy zwycięstwie musiałaby liczyć tam na jakiś super szczęśliwy w tej okoliczności. Wygrała, co prawda. Ale 4-2 czy 3-1. Tam chyba Giovanni dos Santos fajną rameczkę strzelił ogólnie. No możliwe, no w Hiszpanii co jeszcze? No. No. Rozwódź się tam nad tą hiszpańską. Malazy chyba licencji na puchary nie przyznali, komuś tam jeszcze i nie wiem, czy tam z 9 miejsca nie wejdzie do pucharu przypadkiem. To może Sevilla.
Tak, Sevilla po zwycięstwie z Valencją, z 8 albo z 9 miejsca. Bo trzeba zaznaczyć, że bardzo fajny mecz Sevilla-Valencja. Tak, super, emocje. Soldado i Negredo sobie urządzili festiwal strzelecki. Negredo 4 bramki. Soldado 2 bramki, także... I ich ci Hiszpanie mówią, że oni nie mają napastników. No mają, mają nawet. Tylko jakby... kurczę, oni wolą Cesciem Fabregasem wyjść na szpicy. Na szpicy. No i Barcelona mistrzostwo wzięła tak no wyraźnie, no bez emocji, 100 punktów. No. Co Messi pewnie znów dostanie złotą piłkę i tak to będzie się w kółko toczyć. Nie, ja mam nadzieję, że w tym roku sobie ktoś przypomni, że są jeszcze inni zawodnicy na świecie niż Messi i Ronaldo i nie będą się tylko nad nimi rozwodzić. Bo po tym jak zagrał Bayern Monachium, to jak dla mnie psim obowiązkiem jest przyznanie komuś stamtąd tej złotej piłki. Może niekoniecznie Robbenowi. No może nie, bo Robben to tak się zawsze sam zachowuje, ale Ribery może, no nie, może ktoś dostanie, może Thomas Müller, no, może Schweinsteiger, no. Mandzukic? Może ktoś inny wreszcie, no bo to już się nudne robi, jak ten Messi tam tak. Te czwarty rok z rzędu bierze i w tym roku wreszcie ktoś mu to może odebrać tak faktycznie, że byłoby to zasłużone. Bo... No bo potrójna korona Bayernu Monachium, wygrali 3-2 ze Stuttgartem. Finał Pucharu Niemiec. Tak. Lidze Mistrzów z Borussią, finał też wygrany. Też Robben tę zwycięską bramkę właśnie strzelił. No. Bardzo fajnie zresztą to zrobił, oszukał niemiłosiernie. We dwóch ten meczyk. Niemiłosiernie oszukał Weidenfellera. Subotić tam jeździł na kolanach, nie wiem po co, jak mógł biec na stopach. No i tam mógł biec. No. Chciał spektakularnie tak wiesz, wybić piłkę. Może głową. Się, no. Może. Szczupakiem. A to z Anglii kiedyś tak jeden człowiek wybił właśnie, że już zaryzykował uzębienie. Było w złap sporcie na kanale. No, Anglicy to nie są zapiękni. A właśnie tamten mówił Twarowski, że taki dosyć postawny, przystojny chłop zaryzykował twarz. No faktycznie, tak już był na ziemi i jeszcze czołem trącił, a tam już leciał z kopem człowiek, jakby tej nogi nie zatrzymał. Taki, jak to w Pride'zie jeszcze soccer kicki były dozwolone należącym. Już by mu tą głowę do tej bramki chyba władował, jakby tam naszła mu. Ciekawe, czy by sędzia usnął. No, coś wpadło, coś nie? Wpadło. Dla mnie trzeba uznać. Siatka jest siatka, nie? Właśnie, to co w sieci się liczy. A jeszcze a propos Ligi Hiszpańskiej, bo tak trochę dygresje tutaj mamy szerokie. Radamel Falcao odchodzi z Atletico do Monako. Monako robi wielką raj podatkowy. Oni tam mogą sobie pozwolić na wysokie pensje dla piłkarzy. Tak. Bodajże za Falcao 70 milionów. Chcieli dać. Tak, a ja tylko 40 słyszałem, no aż 70 dali w końcu. No ja to słyszałem, że w całokształcie. A, ale może tam jeszcze. Jeszcze menadżer jakiś, wiesz, jakieś dodatkowe koszty. No, może. Może piłek nakupili ten Atletico. No nie wiem. Kiedyś Arkadiusz Klimek został podobno za worek piłek do Zagłębia Lublin sprzedany z jakiejś wiejskiej drużyny, a później całkiem nieźle grał, jego wartość szybko skoczyła. Arek Klimek? A czy on w Płocku nie grał? No tam przecież w Płocku się przewinęło dużo takich tych karier, co już się kończyły. Gdzieś. Ale on przecież w Płocku to tak, Łobodziński, który potem wypłynął, Sobolewski, Saganowski, Jakubowski, Ariel Jakubowski, Van Geworian, Peszko, Mierzejewski. Ja naprawdę mógłbym wymieniać dużo, naprawdę. Który reprezentacji by zrobił? No i oczywiście, a wszystkim tym kierowałby nieśmiertelny Dariusz Romuzga, wiesz, jako Darek Romuzga, to był chyba super kapitan. Jest jakiś większy symbol w Płocku, czy Darek Romuzga taki największy? Wiesz co, tak chyba nie. Ja to Darka Romuzgę to pamiętam. No, też zawsze mi się Darek Romuzga już od takiego tam srajka kojarzył, że w Płocku taki łysy pan tam na środku pola. Tam... Siwy był szybko. Nigdy włosów u niego nie widziałem. Nie, siwy był. No, siwy. Tak, no ale potem się zepsuło, bo zaciąg bałkański zrobili, no i niestety. Józef Obajden z Czech przyjechał, super snajper. Aj, nie będę już tego komentował. No, teraz. Szkoda za nudek, bo to oprócz ciebie to nikt tego Bajdina nie zna też. Pozdrawiam Wojtka Wiśniewskiego, bo on na pewno będzie pamiętał. No. Może Krzysio Cichocki też pozdrawiam. Dzisiaj tych pozdrowień sporo. Tak, dzisiaj mamy freestyle. Tak, pożegnalny chyba w sumie, nie wiem czy jeszcze. No. Chociaż coś jeszcze można podsumować. A jeszcze przecież KSW będzie. A właśnie, się ja tu czekam na KSW, mam dobry kupon, na Pudziana postawiłem. Pukon masz. Nieświadomie zresztą, bo myślałem, że ta gala jest 1 czerwca, bo mówię na weekend sobie puszczę, a tu patrzę wieczorem, że jakiegoś streama szukam tak w necie, że mówię, no może znajdę, gdzie ta gala, w 9:30 jeszcze się nie biją, a tu
patrzę, a ósmy czerwca, no to spoko. Szukaj dalej. No tak, wiatrów w polu można by szukać. A nie wiem, czy wiesz, kto wchodzi do La Liga z Segunda Divizji? Bardzośmy się nie przygotowali, ale ty może wiesz przynajmniej, czy jak na egzaminie z socjologii dzisiaj no, rano. Powiem ci tak, jeszcze przed chwilą na wiedziałem, będziemy, to? Jeszcze ale, przed ale zapomniałem, wiedziałem, ale to, zapomniałem, ale mi się przypomni. No dobra. Jak mi się przypomni, to powiem. Tak. To już w następnym odcinku pewnie się dowiecie. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Jeszcze coś chciałem poruszyć. Stołem, gdybyś nie ruszał za mocno. Nie będę stołem ruszał. Dzisiaj... Kurczę, no i wypadł mi wątek z głowy. Właśnie, kurczę, wczoraj. Mecz Polska-Liechtenstein. O właśnie! No widzisz! No i pierwsza połowa... Oj, nędza, aż oczy bolały. Jurek Dudek, 30. mecz, to należy powiedzieć. No i bardzo dobrze. Dobrze, zasłużony gracz, należało mu się jakieś pożegnanie. To szczerze? Dlaczego taki przeciwnik? No już chociaż jakieś Węgry mogli przyjeść, albo Słowację byle. No. Księstwo Liechtenstein, no to tam gdzie Siara ma konto typu Zaskórniak na Czarnogórze. FL. No. FL, a, że niby oni FL, a my PL. No ale nie, nie. Druga połówka jest trochę lepsza. Bereszyński bardzo rozgrzeszał. Tak, jak dla mnie pewniak do pierwszego składu z Mołdawią. Nie wiem, czy Fornarek ma na tyle duże jaja, żeby go wystawić, czy... Ja mam! No ja też. Ja bym go wystawił, ale... Fornarek może nie mieć, bo obawiam się, że pójdzie taką, wiesz, prostą linią bezpieczną i postawi taki skład niby żelazny, co trzech będzie nie w formie, jeden skacowany i się skończy 0-0. A co, Peszkę znowu powołał? A już tak na poważnie mówiąc, wszedł młody Zieliński z Udinese. No wiele nie pokazał. Pokazał chyba tylko jedno bardzo dobre podanie właśnie chyba do Bereszyńskiego. Jak to, tak mi się wydaje. A potem zniknął. No ale no dobra. Nie by był na boisku. W takim razie ciężko kogoś ocenić, bo nie wiem jak do takich meczów podchodzić. Ja bym takich nie rozgrywał w ogóle. To już lepiej iść trening, zrobić wewnętrzną gierkę jakąś tu na jedną. Z lepszymi zawodnikami by zagrali. No właśnie, bo skaleczenie sztuki. No, przyjeżdżają chłopaki z tego Liechtensteinu. Tam większość pewnie gra albo w jakiejś drugiej lidze szwajcarskiej, albo w jakiejś trzeciej austriackiej. No nie wiem jak. Szwajcarzy też mają trzecią. No, tak powiedziałem, że druga szwajcarska. Możesz sobie to zamienić. No, druga austriacka, trzecia szwajcarska. No i to są tacy półzawodowcy, no nie są tacy totalni amatorzy jak San Marino, ale to też nie są w pełni profesjonaliści, co najwyżej taki semi-pro poziom, no nic więcej. Ale szczerze, w tej swojej pracy w Liechtensteinie bankiera jakiego albo kogoś, może więcej zarobić niż taki polski zawodnik na polskich boiskach. No to jest bogaty kraj, ich tam na pewno stać, żeby opłacić. Staćmy, a co? No. No i... Tak naprawdę to oni tam nie muszą być profesjonalistami, żeby zarabiać. Tam był kiedyś taki dobry narciarz, Marco Bisio się nazywał. To jest jedyny obywatel Liechtensteinu, który chyba coś na arenie sportowej osiągnął. No. Reszty to nie kojarzę zupełnie. Więc ja bym raczej... W tym momencie to tak mi nie przychodzi. ...kontraktował takich przeciwników solidniejszych. San Marino kiedyś był też chłopak na motorach jeździł, nie wiem czy kojarzysz, w kategorii 125 cm sześciennych. Już nie pamiętam nazwiska dokładnie, ale... Nie. Dobry, był mistrzem świata, nawet chyba był. I no pod flagą San Marino jeździł, a nie bardzo fajnie. Za co należy mu się duży szacunek. Chwali mu się. Właśnie. Jeszcze chciałem wrócić do Segunda Divizjon. Przypomniałem. Tak. Elche na pewno ma pewny awans. Na pewno jeszcze grają tam, tak? Tak, jeszcze mają jedną kolejkę. I bezpośredni awans będzie Villarreal z kim oni tam? Z Almerią bodajże. Obydwa zespoły mają 74 punkty i ostatni mecz, bo tam jeszcze cztery kolejne zespoły walczą, ale już tych kolejnych to chyba tam Las Palmas. A tam jakiś Barac jeszcze jest, czy wchodzą trzy po prostu w urzędy? Trzy wchodzą, tyle że pierwsze, drugie miejsce od razu, a od trzeciego do szóstego będą takie półfinały. Aha, Barac znaczy się typowo, jak w Anglii, półfinały i finał. Tak jest. Czyli jasne wszystko. Wszystko jasno. No i to jeszcze mówisz Liechtenstein, ja o Mołdawii pomówił o piątkowym meczu, który nadejdzie. Tak. Trzeba go będzie obejrzeć zresztą gdzieś. Suworow będzie grał.
Toledo może zagrać. O, Anatoli Doroż, a to wiesz, bo to zawodnicy ci przewinęli się przez polską ligę. Tak naprawdę to oni szlify łapali u nas, pod okiem naszych super... Doroż w Legii łapał szlify na ławce właśnie. Nie wiem kto... A kto tam, Wdowczyk wtedy prowadził Legię? A Jezu, daj spokój, albo Kubicki, jeszcze takich nieudaczników w tamtym sezonie, co naściągali. Poczekaj. Tam Eddie Stanford przyjechał z Anglii. Ahmed Ganem, akurat Zionem to jeszcze wcześniejszy był. To jeszcze za okuki, kurat Zionem. No. Mam taki plakat do dzisiaj w domu, Mistrz Polski 2002 i tam wyobraź sobie ten kurat Zionem stoi jako ten Mistrz Polski, który nie wiem... Powiem ci, że nawet bym go nie poznał, tam. Jakby mi go po tutaj no, przyniesie. Jego by nikt nie poznał. No. Babci by ukradł torebkę w bramie i też by go na okazaniu później nie rozpoznał, bo czarny był. Tam. Ciemno było. By było. No tak, ale są tacy zawodnicy... Tak jak w tym momencie w Legii. Kopczyński na przykład jest taki człowiek. Tak, ale on może się rozwinąć. No tak, tak, ale mówię o takich, co nie grają też, a medal dostał. A medal dostał. Efir dostał medal. A Efir, kurczę, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry zawodnik, tylko on się strasznie kontusiuje. Dobry trener jest, tylko wyników nie ma. To Kazimierz Górski kiedyś na licytacji. No. No, niestety, no ale tak, bo on tam cały czas te więzadła chyba rwie w jednym, w drugim. Może się nie nadaje na sportowca. No. Nie wiem, może za szybko rośnie. Może. Trzeba mu wiadro witaminek dać, jak kłecie, to przestanie się łamać. Nie, no bo też będzie buchał do każdego, jak kłeda wtedy w tym meczu Piasta. No, trudno, ale może nie będzie się łamał. Być może. Pozdrawiamy pana Kazimierza Węgrzyna, tak, który tym super tekstem naprawdę poprawił mi cały weekend. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. O czym to może jeszcze? Jakaś dygresja. No ja na to mówię. A właśnie, no bo... powiedzieć, że czarno to widzę, że remis. Że nie wygrają? Tak, że remis to dla mnie będzie szczyt marzeń w tej Mołdawii, jak oni tak wyjdą jak z tym Liechtensteinem. No, nie ma kim grać jak dla mnie za bardzo. Ale, przepraszam, jak to nie ma kim grać? On te, trener Waldemar, senior Waldemar wystawił teraz na ten Liechtenstein trochę taki skład, bym powiedział kadrę B trochę. A przecież na Mołdawie na pewno wyjdzie Lewandowski. No, wyjdzie. Piszczek nie wyjdzie, no bo operacji się poddał. Nie wiem, czy Błaszczykowski wyjdzie. No to Piszczek to akurat pół biedy, bo tam Bereszyński się dobrze poprawił. No właśnie. Nie wiem, kurczę, Bęcz. Temat Benisza. Czy widziałeś, jak on wczoraj strzelił znowu? Nawet się z niego Szpakowski śmiał, że Jacek mógłby powiedział, że gołębie strącił tam nad stadionem. No tak. Ja właśnie chciałem ten temat poruszyć, bo tak mój kolega Mariusz, pozdrawiam oczywiście, Janowski, który wczoraj na Facebooku napisał, że ile razy jeszcze trener Fornalik będzie oglądał tego Benisza, żeby musiał się przekonać, że on się nie nadaje. Ja nie wiem w ogóle, jak on się utrzymuje w niemieckiej lidze. To jest dobra, profesjonalna liga. Nie wiem, czy on komuś płaci, żeby grał, czy ja? To jest dla mnie niepojęte, że on w takich klubach jak Brema czy Leverkusen jeszcze czasem w pierwszym składzie wyjdzie. Może tam się nie znają. Albo po prostu my jakoś inaczej go oglądamy. No ja nie wiem. No, dla mnie to jest taki paraliż typowy, co w ogóle lewą to strzela gdzieś tam 7 metrów nad poprzeczką, z prawej jeszcze gorzej. No, objeżdżają go tam jak coś byle leszcze. Czasem się podłączy do akcji ofensywnej, jakąś wrzutkę da. Przed meczem z Irlandią chyba trener Fornalik powiedział, że nie zapominajmy, że Benisz to jest... naturalnie prawonożny zawodnik. O Boże. Ale ja szczerze to ja tego nie widzę w żadnym meczu. Serio? To nie jest zawodnik żadnonożny w takim razie. Nic lewej, nic prawej. No tak. No. Zawodnik naturalnie prawonożny. Także, no bo on w Werderze zaczynał na prawej stronie, potem go dopiero rzucili na lewą, no i się uczył. No może wiesz, miałbyś ten naturalnie prawonożny, ale trener zobaczył, że z tej prawej trochę kuleje. To na lewą. Może on lewonożny jednak jest, pomyślałem. Może się nie spoznaliśmy od razu, nie? No nie. Ktoś ściemnił trenerowi, że on ten prawonożny jest. No być może. No ale jak mówimy o reprezentacji, pożegnanie Jurka Dudka.
w reprezentacji, a w polskiej lidze pożegnanie Piotrka Rejsa. Iwan Dziurdziewicz, Frankowski, Tomek. Dixon Czoto się żegna z Legią po 10 latach. A gdzie idzie? Nie wiadomo. Michał Żewłakow karierę nie skończył. Michał Żewłakow. Paru kozaków pokończyło karierę w tym roku. Patrz, taki sezon. Mm-hmm. Bóg tak chciał. Na pewno. Bóg tak chciał. No ale trzeba przyznać, że tak naprawdę wszyscy ci zawodnicy w najlepszym momencie kariery, gdyby się spotkali w jednym klubie, to naprawdę mocny klub by wyszedł. Faktycznie. Bo Piotrek Rejs chyba w Hercie grał. No coś tam niby grał. Michał Żewłakow to już... No, Żewłakow to jest Olimpiakos. Zdecydowanie, no, za granicą. On był chyba pięciokrotnym mistrzem obcokrajowych jakichś lig. No. Tak, bo chyba trzykrotnym razy... Grecji i dwukrotnym Belgii. Mhm. Albo na odwrót mi się wydaje, ale... Mi się wydaje, że w Grecji więcej wziął, tam taki okres, że Olimpiakos to mistrzostwo za mistrzostwem brał. No Anderlecht to zawsze tam jakieś przerwy miała, to Genta, to Brugia i tam, a to Standard Liège. Właśnie, Standard wtedy dobrze. Właśnie, więc myślę, że prędzej w Grecji, bo w Grecji był taki okres, że na 8 lat chyba Olimpiakos wziął 7 mistrzostw, a Panathinaikos 1. No tak, ale nie należy jeszcze zapominać o tych, którzy skończyli ciut wcześniej kariery. Marcin Żewłakow, kontuzja. Tomek Kiełbowicz skończył karierę. Tomek Kiełbowicz skończył karierę też wcześniej, bo już powiedział sobie, no, że... wiedział, że w Legii się nie przebije, jeszcze zobaczył, że wszystko. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, tak, prawda? I Vukovic. Tak, też. Człowiek, który jest Serbem, ale do którego mam taką sympatię i naprawdę bardzo dobrze mówi po polsku, zresztą jak Iwan Ćurczewicz. Oj tak. Można się nauczyć polskiego, no z tym, że oni Serbowie, no to mieli trochę łatwiej, no wiesz, niektórym, bo języki są... Niektórym się nie chce, Czoto to do dziś się nie nauczył, leniwy. Dalej po Czoto. Dalej po angielsku do wywiadów podchodzi, bo z polskiego tak? No jak po polsku coś mówi, to tak mocno nie brało. No to by poszedł do tych niektórych kolegów ciemnoskórych z STS-u. To by się szybko nauczył. W STS-ie, no. Na rondzie tam. Jest silna armia przedstawicieli afrykańskiej. No i tak naprawdę to Frankowski, który mógł w meczu na pożegnanie jeszcze strzelić bramkę. Nawet dwa razy. No ale nie weszło. No nie weszło, podziękował elegancko. Piotrek Rejs asysta, zresztą Frankowski też asysta do Daniego Quintany. Dziurdziewicz bramka na pożegnanie, naprawdę bardzo fajne pożegnanie. No i Michał Żewłakow z Dixonem Czoto wznoszą puchar, chociaż się żegnają z klubem. I Michał Kiełbowiczem prędzej chyba wznosił, wiesz, z Czoto, jak mi się zdaje. Tam... Znaczy Czoto też miał ten puchar na pewno. Tak, znaczy to każdy tam miał przez chwilę. Myśmy nawet Kopczyńskiemu dali potrzymać. Masz młody. Tak, trzymaj młody, łódź się, no, jak się puchar trzyma. Tak, młody, grzej się. Zaraz puchar podpocisz. No dobrze, jeszcze o czymś porozmawiamy, może skoki narciarskie? Żartowałem. W tym sezonie skoki. No cóż. No tak, no chyba... dzisiaj bez planu, no chyba zakończymy, bo nie. Taki freestyle dzisiaj, sporo pozdrowień. Jeszcze się spotkamy jakoś za tydzień, pewnie coś tam pogadamy o meczu z Mołdawią, coś o... Będzie o czym mówić. Garosie, coś się będzie dzieje. Zresztą jakby co to pomówimy też tak właśnie sobie luźno. Tak, może ktoś będzie. Może jakiś odcinek tematyczny będzie. Mm. Chociaż w połowie. Dobrze, to w takim razie dziękujemy na dzisiaj. Tak, dziś dzięki. Dzięki Mario. Widzimy się, do widzenia.